Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Król, a to jest kanał o zdrowiu. Zapraszam do tematu dzisiaj gojnik. Temat coraz lepiej znany, ale ciągle jeszcze dla wielu nowy. Tymczasem gojnik to nie tylko bogactwo smaku, bo jest go coś około 160 gatunków, ale też niesamowite jest to źródło zdrowia. Za chwilę sobie o tym powiemy, ale robione są z niego olejki eteryczne. Jest stosowany też jako do przypraw, zwłaszcza do pikantnych, chociaż głównie z uwagi na jego aromat. I jest bardzo popularny tam, gdzie on rośnie, czyli no, od północy Afryki po gdzieś tak chyba mniej więcej Bułgaria jeszcze. Na tych terenach on rośnie, tam jest znany, nawet podobno w niektórych tureckich kawiarniach położonych w górach można wręcz w restauracji poprosić o taką herbatę. Ona jest przeważnie nazywana herbatą górską, ale w różnych rejonach różnie jest określana, i olimpijska w Grecji, czy herbata pasterzy, ponieważ pasterze właśnie wypasając owce to mieli łatwy dostęp do gojnika i mogli sobie go zawsze zaparzyć. I dlaczego ona jest taka wartościowa, dlaczego warto się nią zainteresować, a jest niezwykła? Otóż różne gatunki gojnika zawierają dużo flawonoidów, terpentyn, olejków eterycznych o wyraźnym działaniu zdrowotnym, w tym przeciwzapalnym, przeciwdrobnoustrojowym, przeciwgrzybiczym, przeciwbólowym, przeciwwrzodowym, przeciwnowotworowym, przeciwwirusowym, no i wykazuje typowe właściwości przeciwutleniacza. Picie naparu z gojnika dostarcza organizmowi cynku, potasu, magnezu, żelaza, sodu, miedzi, tanin, a także flawonoidów. Tu mówimy szczególnie o polifenolach zwanych kwasami fenolowymi. Gojnik działa wzmacniająco na cały organizm, ale jednocześnie oprócz tego, że wzmacnia, dodaje sił, energii, relaksuje. Podnosi poziom serotoniny i dopaminy, co ma wpływ na lepsze samopoczucie. Ludzie mają lepszy humor po prostu po napiciu się takiej herbatki z gojnika. Gojnik wzmacnia cały organizm, a szczególnie układ odpornościowy, układ krążenia, reguluje ciśnienie, a także wspiera system wydalania toksyn z organizmu. Jest bardzo zdrowy, jeśli chodzi o pracę mózgu. Hamuje stany zapalne w mózgu i wspólnie z kwasami omega-3 pomaga w likwidacji tych stanów zapalnych i co za tym idzie, poprawia komfort starszym ludziom, dając lepszą pamięć i mniej problemów ze starczą demencją. Badania naukowe wykazały, że gojnik może być pomocny w usuwaniu złogów białkowych w mózgu, które są właśnie podejrzane o to, że są przyczyną Alzheimera między innymi i demencji. Robiono wprawdzie badania na szczurach, no bo im tylko można było pokroić mózgi i sprawdzić, czy się coś cofnęło. I rzeczywiście te badania wykazały, że w ciągu 2 miesięcy mózg potrafi się zregenerować o 80%. 80% tych między innymi złogów białkowych znikało po prostu, ustępowało. I są też już takie historie, lekarze mają, że pacjenci, którzy nie kojarzyli już, gubili się we własnym mieszkaniu, tak mieli poważnego Alzheimera, po 2-miesięcznej kuracji, która polegała właściwie na piciu tylko tego płynu, tej herbatki z gojnika, tej górskiej, albo szałwii libańskiej, jak niektórzy nazywają ją, wrócili do formy. Po prostu oznaki Alzheimera ustąpiły. Z badań naukowych wynika też, że gojnik hamuje wzrost komórek rakowych, takich jak piersi, macicy, nerek i mózgu czy prostaty. A ma to podobno związek z antyoksydantami i ze składnikami flawonoidowymi, takimi jak apigenina i luteolina. Przedstawię listę chorób, przy których warto sięgnąć po gojnik.
Zebrałem ją z różnych stron internetowych omawiających temat Gojnika, także zagranicznych. No i ta lista jest dość imponująca. Na przykład stosuje się Gojnik przy przeziębieniach, grypie, zapaleniu skrzeli, także w problemach płucnych, infekcji ucha, infekcji pochwy, infekcji dróg moczowych, jak ktoś ma nerwice, depresję, przy zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, przy problemach z nerkami, na przykład kamica nerkowa, przy grzybicy pomaga, pomaga też zwalczyć drożdżaki Candida. Stosujemy też w demencji, w Alzheimerze, niewydolności krążenia, niedokrwistości, ale także w nadciśnieniu, przy nowotworze nerek, macicy, mózgu, piersi, prostaty, w reumatyzmie, w alergiach, w osteoporozie, stanach lękowych, nawet bezsenności, bo lepiej się śpi po nim. No i podejrzewam, że można by zastosować jeszcze do wielu innych dolegliwości, tylko że, jak zapewne wiecie, wiesz, że medycyna za bardzo nie finansuje badań naturalnych produktów, bo jest bardziej zainteresowana finansowaniem tego, co jest, co może być opatentowane, a potem może przynieść olbrzymie zyski. Niemniej jednak jakieś badania się odbywają i tych badań jest całkiem sporo, bo jednak pojawiają się ludzie, dla których nie pieniądz jest najważniejszy, ale także myślą o zdrowiu. Ja myślę, że gdyby od samego początku nauka poszła bardziej w kierunku naturalnych ziół, czy może suplementów, a mniej w sztuczne leki, to z całą pewnością byśmy odkryli więcej takich rzeczy. Być może pamiętasz jeden z moich ostatnich filmów na temat morwy. Też niesamowita roślina, gdzie i nie tylko owoce, ale liście, a nawet korzenie, kora, wszystko ma prozdrowotne właściwości. Jeśli nie oglądałeś tego filmu, to zachęcam do obejrzenia. Jeśli chodzi o stosowanie, picie właśnie tej herbatki z gojnika, to nie ma żadnych przeciwwskazań. No, tradycyjnie mówi się, żeby nie podawać kobietom w ciąży, ale nie dlatego, że są jakieś przeciwwskazania, tylko tak na wszelki wypadek, takie jak to ja nazywam dmuchanie na zimno. Dlaczego? No, to jest trochę dziwne, bo zaleca się kobietom w ciąży bardzo wiele szkodliwych rzeczy, na przykład częste robienie USG, które jest niebezpieczne dla dziecka. A tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, znaczy nie ma żadnych naukowych, uzasadnionych, mądrych, potwierdzonych przeciwwskazań, a na wszelki wypadek mówią, a lepiej nie podawać. Ja osobiście przeciwnie zachęcam do tego, żebyście spróbowali herbatki z gojnika. Pod filmem dam link do sklepu na sklepie.pl, na którym też możecie go zamówić. On kosztuje niewiele, bo 14 zł, a można sprawdzić, albo wręcz, no co tu sprawdzać, zacząć kurować się. Myślę, że ogólnie on działa bardzo mocno, podnosi odporność organizmu, a jednocześnie właśnie daje uczucie odprężenia. Dlatego też jest nazywany bułgarską Viagrą, bo nasz akurat jest też z Bułgarii, ten gojnik, ponieważ on jednocześnie podnosi uczucie satysfakcji, rozluźnia, a jednocześnie wzmacnia. Także jakby no jest to pożądane właśnie dla osób, które potrzebują więcej energii i więcej przyjemności. To tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Zapraszam Was na sklepie.pl i do usłyszenia następnym razem.